Hejka kochani rodzice i wszyscy pozostali. Pewnie się zastanawiacie, co to za mną tutaj leży. A więc już Wam szybko mówię, zresztą Wy już pewnie widzicie po tytule, co będziemy robić. Dzisiaj będę robić kalendarz adwentowy dla mojej córki. I będzie to taki kalendarz adwentowy, który w sumie robiłyśmy wspólnie właśnie z Wiktorią. Za mną leżą właśnie przygotowane torebeczki, w których będą różne drobiazgi albo różne liściki, w których będę mówiła Wiktorii, co danego dnia będziemy na przykład robić takiego świątecznego, więc mam nadzieję, że ona będzie miała z tego ubaw, bo totalnie się nie spodziewa tego, co tutaj będzie. I tutaj tak stwierdziłam, że fajnie by było umieścić w tych torebkach takie drobiazgi, które wiem, że Wiktoria bardzo chciała jakby dostać, się marzyła po cichu, ale to są na tyle takie małe drobiazgi, które się zmieszczą właśnie do torebek, do kalendarza adwentowego. Też pytaliście się, czy Wiktoria będzie miała jakiś kalendarz adwentowy taki kupny. Tak, będzie miała Lolo Surprise, więc jeżeli ktoś jeszcze szuka pomysłu na kalendarz adwentowy, to my właśnie będziemy mieć Lolo Surprise. A ten to będzie taki kalendarz adwentowy zrobiony przez nas i totalnie taki nie wiadomo, co w nim będzie. Już Wam szybko mówię, jak to będzie wyglądać. Zacząć trzeba właśnie od udekorowania, chociaż niekoniecznie, Wy nie musicie tego robić. Mogą być to zwykłe papierowe torebki, albo mogą być to takie malutkie prezenciki popakowane, ale ja właśnie widziałam taki fajny pomysł w gazecie tutaj, która wychodzi co roku na święta i było pokazane, że właśnie na choince wisiały sobie te torebeczki z danymi numerkami i one były tylko ozdobione takim jednym motywem świątecznym. Wikusia, jak się dowiedziała, że będę coś takiego dla niej robić, to stwierdziła, że to ona chce właśnie przyozdobić te torebeczki. Więc mówię, dobrze Wikuś, super, miała z tego, słuchajcie, frajdę, naprawdę jej się to bardzo podobało, więc mówię, no nie będę jej odbierać tej radości tworzenia, więc Wikusia to wszystko sama robiła. Jak widzicie, po kolei tutaj idziemy od jedynki, dwójki, trójki, aż do 24 pozycji, chociaż tutaj w Stanach powinny być 25 jakby tych torebek, bo to tak naprawdę 25 są takie, wiecie, święta, ale my tak z Wiktorią i ona jest też nauczona, że trochę robimy po polsku, trochę robimy po amerykańsku te święta, więc dla niej akurat wystarczająco będzie 24 torebeczki. Też jak zauważyliście na pewno, one są różnej wielkości, bo to w zależności, co tam chcemy do nich powkładać. Ja akurat sobie kupiłam takie średniej wielkości i takie bardzo malutkie na takie jakieś tam drobiazgi. Nie mam 24 torebki z tego względu, że mam naprawdę taki dość duży jak na kalendarz adwentowy prezent, który Wam niedługo pokażę. I chyba stwierdziłam, że to będzie taka inna, wyjątkowa torebka. Coś na pewno kupię w sklepie, więc to tak się będzie przedstawiać. Są właśnie takie kojarzące się ze świętami. Są i płatki śniegu, i ciasteczka świąteczne, i skarpety, i ozdoby, i bombki, renifery, prezenty, oczywiście Mikołaj, jakieś zwierzątka poprzebierane w różne takie świąteczne klimaty, i bałwanki, i dzieci bawiące się, więc to wszystko Wiktoria wymyśliła, ja jej nic nawet nie mówiłam. Na wszystkich, jak widzicie, też podpisała sama numerki, zrobiła. Więc bardzo się cieszę, że moja córa jest taka kreatywna. No dobra, to teraz Wam pokażę mniej więcej, co wymyśliłam, żeby było w środku tych torebeczek. Pierwszą propozycją, to już słuchajcie, jakiś czas temu kupiłam i teraz tego nie widziałam już w sklepach. Są to takie pomadki smakowe, takie, wiecie, pomadki nawilżające, takie ochronne, które się nam bardzo przydają, jak jesteśmy właśnie w górach. I Wiktoria jeździ
na nartach, więc jej się takie ochronne pomadki naprawdę bardzo przydają. Jak widzicie, tutaj mamy cztery kolory, jest do tego też pudełko, tak jak pudełko kredek. Mam nadzieję, że to pudełko mi się zmieści do tej większej torebki, a jak nie, no to po prostu będzie bez tego pudełka. I jedną rzeczą, którą też przygotowałam dla Wikusi, to już będzie, słuchajcie, na 24 okienko, na 24 torebkę, którą muszę właśnie kupić, to jest Pac-Man. Ten, kto jest moim rocznikiem, albo trochę starszy, albo trochę młodszy, to zna tą grę bardzo dobrze, bo ona była bardzo modna w latach właśnie 90., a jak wiadomo, teraz to wiecie, wszystko wraca. I Wikusia już dawno marzyła o tej grze, o tym Pac-Manie, właśnie w takiej postaci, żeby to był taki właśnie mini taki, wiecie, mini taki, taka mini, nie wiem dokładnie jak się nazywa sam ten, to urządzenie, w której jest ta gra, ale właśnie bardzo ona sobie, zawsze jak widziała w sklepie, to mama, mama, Pac-Man, Pac-Man, bardzo to chciała, więc tak to się przedstawia, taka mini wersja. W kolejnych jakby tych torebkach to będą, wiecie, takie malutkie upominki, tak jak to właśnie w kalendarzach adwentowych zawsze było. Najczęściej to były słodycze, prawda, czekoladki w tych takich klasycznych. Teraz są to mini zabawki, jakieś tam inne rzeczy. Tutaj mam na przykład, to będę musiała rozpakować, mam Rudolfa Lizak, on tutaj widać kawałek lizaka, z taką jakby buźką Rudolfa, więc jak dziecko ma tego lizaka w buzi, to wygląda jakby był właśnie tym reniferem znanym, słynnym. Właśnie z reniferem mam jeszcze też taki przyrząd do lizaków. To, co Wikusia lubi najbardziej, czyli długopisy, w ogóle Wiktoria zbiera długopisy, uwielbia długopisy. U mnie na sklepie też możecie znaleźć dużo fajnych świątecznych długopisów, jeżeli macie jakiegoś fana albo ktoś po prostu lubi sobie rysować, szkicować cienkopisami, to u mnie właśnie na sklepie takie długopisy też znajdziecie. Tutaj akurat mam długopis z różnymi kolorami. Widzicie, to też wraca, to też było w latach 90. takie modne. Kolejna rzecz to są akurat skarpetki w jednorożce oczywiście. No i ostatnią rzecz, którą Wam pokażę, taką przykładową, to jest taka kula śnieżna, no bardzo się ze świętami kojarzy, taki ładny bałwanek. Akurat jest fajny, bo tak jest fajnie wymyślony, że jest na zewnątrz jego ciałko, a główka jest właśnie tutaj w śniegu, więc bardzo mi się to spodobało, na pewno Wikusi też się będzie podobać. Inne super pomysły, które mnie natchnęły właśnie w sklepie, to są maseczki do twarzy, bardzo fajne, takie świąteczne, przeznaczone właśnie do wieku Wiktorii. I słuchajcie, te mini książeczki. No, bombowa sprawa, Wiktoria uwielbia książki, a one się idealnie mi zmieszczą do tych większych torebek, akurat z jej ulubionymi bohaterami, jak widzicie, w świątecznych odsłonach. Jak widzicie, tak się przedstawia już choinka z torebeczkami. Oczywiście one są po całej choince rozmieszczone. Fajne jest to, że one się tak bardzo nie rzucają tu w oczy, więc Wikusia będzie też miała frajdę z szukania tych właśnie wszystkich prezentów, no bo troszkę musi się tutaj naszukać tego wszystkiego, bo ona się wtapia troszeczkę nam tutaj w tło. Oczywiście na zielonej choince by dużo lepiej było widać te białe torebeczki, ale słuchajcie, to nie o to chodzi. Jeżeli byście robili na przykład na zielonej choince, to fajnie by było, żeby torebeczki były zielone, to wtedy to też, wiecie, lepsza frajda dla dzieci.
I tak sobie pomyślałam, że właśnie Wam podpowiem, że jeżeli nie macie na przykład, no nie wiem, funduszy, żeby kupować takie jeszcze malutkie prezenciki, to właśnie fajną rzeczą jest to, żeby na przykład wrzucić do takiej torebeczki, na przykład pobaw się ze mną, nie wiem, w chowanego, albo dziś bawimy się w malowanie, albo dziś będziemy robić z małą ciasteczka na święta. I uwierzcie mi, że dzieci dużo bardziej wolą takie rzeczy robić z rodzicami, niż dostać takie malutkie upominki. Ja jeszcze Wikusiu właśnie dorzucę takie karteczki, gdzie będę się z nią w różne gry i zabawy bawić. Ona będzie przeszczęśliwa wtedy. No dobrze, mam nadzieję, że Wam się podobał mój pomysł na kalendarz adwentowy. Ja uważam, że to świetnie wygląda i taki fajny jest, wiecie, też tutaj jakby... no pomysł na to wszystko. No i teraz już wiecie, dlaczego u nas tak choinka wcześniej, bo chciałam Wam właśnie nagrać ten kalendarz adwentowy. Oczywiście ja teraz te wszystkie torebeczki muszę schować, no bo jeszcze jest troszeczkę za wcześnie. Wy oczywiście ten filmik będziecie oglądać później, żebyście też mogli zdążyć na przykład wykorzystać ten pomysł. No ale tak, tak się przedstawia nasza choineczka, w sumie to choinka Wiktorii. Jeżeli nie widzieliście vloga, jak ją ubieramy, jak robimy ozdoby, na przykład te piękne szyszki, to odsyłam Was do filmiku, bo już taki na kanale jest. No dobrze, kochani, ja już się z Wami żegnam, do usłyszenia, buziaki, pa!